Dzisiaj opowiem wam pewną historię. To był ten dzień, kiedy radośnie wstajesz rano, pijesz swoją ulubioną kawę i czujesz... Ale to będzie dobry dzień. Więc naładowany pozytywną energią, podczas rozruchu postanawiasz sprawdzić, co tam u YouTube'owych przyjaciół. Dzień dobry moi kochani, w dzisiejszym odcinku najnowsza pompa ciepła na olej opałowy. Moi drodzy, największy krzyk mody, hit sezonu dzisiejszego. Ale najważniejsze pytanie, Karol, kiedy rotenso akłami? Żartowniś myślisz. Szanisz pan głupoty. Do roboty. I choć humor nie odpuszcza, to podświadomie jednak czujesz, że to nie było ostatnie trudne pytanie w dniu dzisiejszym. Karol, kiedy będziemy montować pompę ciepła rotenso akłami? Kiedy będziemy montować pompę rotenso akłami? Kiedy zamontujemy pompę ciepła rotenso akłami? Kiedy ta pompa ciepła? Cześć wszystkim, tutaj Karol z Klimatyzacji Katowice. Przywitamy się pełną gębą i dzisiaj będzie nie monton, dzisiaj nie będzie nudnie, ponieważ montujemy dzisiaj pompę ciepła marki Rotenso model Aquami w splicie o mocy 16 kW, którą widzicie za mną. I od razu rzuca się w oczy, że jest to małe urządzenie, jedno wentylatorowe, małe. No małe, no bo nie ma dwóch wentylatorów, nie jest wieżowcem, tylko jest takim bardziej zwartym urządzeniem. Ale do rzeczy, o czym dzisiaj będzie. Pierwsza część, podzielimy sobie ten film na dwie części. Pierwsza część będzie o tym, jak Adrianek z Karolem, z Mariuszem i z Łukaszem zamontowali tutaj pompę ciepła, bo znajdujemy się na bazie, czyli znajdujemy się w miejscu, z którego będzie na pewno więcej filmów, ponieważ mamy do niego dostęp, więc warto w tym momencie kliknąć sobie przycisk subskrybuj, dać łapę w górę, napisać w komentarzu Kacper, przestań gadać w aucie przez telefon. No i tyle. A wracając do meritum, to pierwsza część filmu będzie z montażu tej pompy ciepła, z uruchomienia tej pompy ciepła, a druga część pompy będzie takim kompendium wiedzy na temat pomp ciepła Rotenso Aquami, czyli rzeczy, które brakuje nam z rozmowy, którą przeprowadziłem w Termosilesii razem z Krzyśkiem i z uzupełnienia takiego w boju, jak to jest z tymi pompami, co one w sobie mają, jakie mają możliwości. Więc jeżeli wy też macie starszy albo nowszy budynek i chcecie założyć pompę ciepła, zastanawiacie się nad firmą właśnie Rotenso, to myślę, że warto oglądać ten odcinek, a tymczasem porem lasem zabijamy się do środka. Moi kochani, na początek opowiem wam nieco odnośnie tej instalacji. Niestety tutaj w tym budynku, w którym się znajdujemy, no to było jak było, cały czas ktoś coś dokładał i tak dalej i wszystkie możliwe sposoby były dozwolone. Generalnie, z czym mieliśmy tutaj największy problem? Kiedyś docelowo ten budynek był zasilany nie pompą ciepła, tylko był zasilany kotłem węglowym, kotłem z, potem był kocioł z podajnikiem, spalający od 5 do 6 ton miału. I powiem tak, w międzyczasie przewinął się kocioł gazowy, zrobiła się jakaś modernizacja instalacji, głównie wylądowały tutaj rury miedziane, więc można by było powiedzieć, że super rewelacja, mamy instalację przygotowaną pod pompę ciepła. Nic bardziej mylnego, ponieważ tutaj zachodziły różne zmiany też w charakterze użytkowania niektórych pomieszczeń. Powierzchni nam cały czas przybywało. Główne rury, które tutaj zostały poprowadzone od kotła gazowego, czy też od kotła węglowego, były o średnicy 22 mm. Jeżeli popatrzymy tak ogólnie na cały zarys tej instalacji, to niestety dojdziemy do wniosku, że w wielu miejscach, w wielu przypadkach tutaj coś było dopinane już do starych pionów, które powiedzmy, że w miarę dawały radę, ale jeżeli miało to obsłużyć dalej jakieś kilka pomieszczeń albo całe na przykład piętro, no to nie wychodziło to zbyt dobrze, ponieważ wody, ciepłej wody było po prostu za mało. Dodatkowo został tutaj zrobiony mały remont, została dołożona podłogówka. Podłogówka została dołożona oczywiście jak żeby inaczej na zaworach RTL, bo na początku współpracowało to z kotłem węglowym. Powiedzmy, że jakoś to działało, ale sterowanie było tego żadne. Jeżeli chodzi o średnicę przewodu, właśnie mamy tutaj rurki
FI-22. Potem te piony oczywiście się zwężały i docelowo do grzejników dolatywały nawet rurkami 15 mm, czyli troszeczkę mało, jeżeli popatrzymy w odniesieniu do kilku grzejników. Teraz następują zmiany, następują duże zmiany. Dobrze jest to, że w miejscu, w którym się znajdujemy, w miejscu, w którym wylądowała pompa ciepła, jesteśmy mniej więcej w centrum budynku i jesteśmy w stanie dużo tych pionów wyciąć i rozgałęzić bardziej na prawo i lewo. Instalację, którą tutaj wykonamy, oprzemy o dość duże średnice, ponieważ zarówno dla obiegu grzejnikowego wyjdziemy tutaj średnicą 28 mm, jak i dla obiegu podłogowego wyjdziemy też rurą 28 mm, czyli mamy tutaj jak na tą moc nominalną całkiem spory zapas średnicowy i będziemy w stanie popchać naprawdę dużo wody. No to lecimy sobie na szybko z naszą instalacją i teraz Karolek paluszkiem będzie Wam pokazywać od lewej do prawej, co my tutaj mamy. Tutaj po lewej macie skrzynkę elektryczną, macie w niej licznik, macie w niej bezpieczniki zarówno od grzałek, jak i od obiegu sprężarki, więc wszystko jest zabezpieczone. Po lewej to, co tutaj mamy, są to dwie pompy obiegowe. Jedna pompa obiegowa, ta, która jest w ogóle bez żadnego mieszacza i tak dalej, wypuszcza nam parametr taki, jak wypuszcza pompa ciepła. Wlatuje sobie ciepła woda do bufora i bezpośrednio o tej samej temperaturze wylatuje nam na grzejniki, ponieważ mamy tutaj do czynienia z wyższym parametrem. Jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe, to jest ono puszczone przez ten zawór mieszający i przez tą pompę obiegową. Po co nam ten zawór mieszający? Ten zawór mieszający jest sterowany za pomocą automatyki, która jest zlokalizowana w pompie ciepła. Na chwilę obecną tak to jest sterowane. I ten zawór mieszający jest w stanie wodę o wyższym parametrze, takim jak mamy na grzejniki, na przykład 45-50 stopni, jest w stanie podmieszać nam zimną wodę z powrotu i zrobić nam temperaturę odpowiednią dla podłogówki, czyli na przykład 25 do 35 stopni. W tym miejscu mamy naczynie przeponowe, jest to naczynie przeponowe czerwone na cele centralnego ogrzewania z grupą bezpieczeństwa. Po co coś takiego? W tym oto hydroboksie, jak Wam zaraz pokażę, mamy wbudowane naczynie przeponowe, ale jeżeli dobrze pamiętam, jest ono o pojemności około 8 litrów i niestety na naszą instalację razem z buforem, który tutaj mamy, jej rozległością, grzejnikami, podłogówką i tak dalej, niestety mamy zbyt małą pojemność tego naczynia wbudowanego i trzeba było dołożyć właśnie takie naczynie przeponowe. Mogłoby być troszeczkę mniejsze, ale po prostu takie było na bazie, takie zastosowaliśmy, nic się tutaj od za dużego naczynia przeponowego nie stanie. Dalej lecąc mamy bufor ciepła. Bufor jest włożony 140 litrów. Jest to bufor bez żadnych przegród, bez żadnych cudów. Normalna bańka, która ma 4 przyłącza. Tak, tędy sobie wpuszczamy, tędy sobie wypuszczamy. I często gęsto też pytacie o to, czy w takim rozwiązaniu, gdzie mamy podłogówkę O i grzejniki, czy jesteśmy w stanie włożyć bufor na powrocie, albo bufor pominąć, albo włożyć jakieś sprzęgło. I powiem Wam tyle, jeżeli macie takie rozwiązanie, musicie bufor podłączyć równolegle, czyli tu będzie zasilanie i powrót z pompy ciepła, a tutaj będzie zasilanie na podłogówkę i na obieg grzejnikowy oraz powrót z podłogówki i obiegu grzejnikowego. Dlaczego nie inaczej? Bo jeżeli byście to zrobili inaczej i spięli bezpośrednio te pompki z pompą obiegową, która jest wbudowana w pompę ciepła, niestety te pompy by ze sobą walczyły. Tak się nie robi. Co mamy dalej? Dalej mamy pompę ciepła, naszą Rotenso Aquami 16 kW. Fajne, smukłe urządzenie. Jednostka oczywiście typu split, czyli mamy podłączenie rurami gazowymi i wymiana ciepła z gorącego gazu do wody jest dokładnie w tym miejscu w hydroboksie. Pod nią standardowy zawór, który wszędzie stosujemy, czyli jest to zawór z Afrizo, tak przełączający albo na centralne ogrzewanie, albo na grzanie ciepłej wody użytkowej za pomocą tego zbiornika, wymiennika emaliowanego z wężownicą o pojemności chyba 3,2 albo 3,5 metra. Co jeszcze tutaj na instalacji? Standardzik, czyli
Mamy tutaj separator 2 w 1 powietrza i zanieczyszczeń, zrobione dopuszczanie w tym miejscu i jak możecie zauważyć, to jest tutaj elastyczny przewód, 2 zaworki, po to, żeby przypadkowo ktoś sobie tego nie odkręcił i nie zostało tak odkręcone i na przykład wyrzuciłoby nam wtedy tym zaworem bezpieczeństwa wodę, bo ciśnienie w sieci byłoby ponad 3 bara. Tutaj mamy zawór 3-barowy i w tym miejscu mamy jeszcze zawór przeciw antyskażeniowy, tak, żeby woda, która po zrównaniu ciśnienia, jeżeli by doszło do takiej sytuacji, że byłoby niskie ciśnienie w sieci, zawór by jeszcze nie wyrzucił nam te ciśnienia, żeby to, co mamy w instalacji centralnego ogrzewania, ta woda nie cofnęła nam się do świeżej wody użytkowej, tak, i nie zanieczyściła nam zasobnika. I pokrótce to tyle o tej instalacji i myślę, że teraz warto przejść do dalszej części programu. Żeby Was nie oszukiwać, to jak sobie popatrzymy tutaj, to aktualnie mamy na grzejniki 40 stopni, na ciepłą wodę użytkową mamy o temperaturze 42 stopnie i chodzi nam pompka obiegowa, ale nie chodzi nam w ogóle sprężarka. Polecimy sobie na ciepłą wodę użytkową, podbijemy ją na 54 stopnie. Na pewno to jest powyżej histerezy, którą Kacper sobie tutaj ustawił. Poczekam, aż sprężarka się włączy, a mamy 11 stopni. Polecę na zewnątrz i zobaczymy, jak głośne jest to urządzenie. I to myślę, że będzie tutaj najgłośniej, bo mamy i blisko sprężarkę, i wentylator. Jeszcze się trochę powoli rozkręca. Dobra, lecimy od boku. Ucha. Lecimy przy sprężarce. Jakiś meterek. Nawet nie. Jakieś 5 meterków. 10 meterków. Skończymy na 15 meterkach. Ok. I co Wam mogę powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć, że jak na pompę 16 kW w tych warunkach, no to powiem, ciche po prostu urządzenie, jedno z cichszych i tyle. Dobra, jeżeli chodzi o tą część wykonawczą, to tyle, a teraz przenieśmy się dalej do tej części kompendium wiedzy i posłuchajcie, jak ta pompa ciepła jest zbudowana, z jakich elementów i po co. Lecimy! A teraz, moi kochani, zaczynamy drugą fascynującą część, czyli takie kompendium wiedzy uzupełniające na temat pomp ciepła Rotenso Aquami, zarówno splitów, jak i monobloków, więc nie ma co dłużej gadać, tylko biorę kamerę w rękę i zaczynamy! Zaczynamy sobie naszą opowieść na temat agregatu, potem go rozbierzemy, a potem przeniesiemy się do środka, więc naprawdę będzie multi-kulti. Jak możecie zauważyć, to urządzenie nie jest jeszcze do końca zainstalowane, ponieważ jest ono na fajnych takich stopach gumowych, które dodatkowo mają tłumić drgania, ale powiem szczerze, nie za wiele mają tutaj drgań do tłumienia, a dlaczego, to się okaże, jak rozbiorę urządzenie i pokażę Wam, jak ono jest skonstruowane. I jeszcze brakuje nam podłączenia miedzi, jeszcze brakuje nam podłączenia kabelków, ale to w ogóle nie przeszkadza, żeby przedstawić Wam to urządzenie. Więc zaczynając od gabarytów tego urządzenia, mogę powiedzieć tylko tyle, że to urządzenie jest naprawdę kompaktowym i zwartym urządzeniem. Występuje ono w mocach od 6 przez 8, 10, 12, 14 do 16 kW i od mocy 8 kW do mocy 16 kW wygląda dokładnie tak, czyli jeden wentylator, dość, powiem tak, odstający od ściany, czyli dość głębokie urządzenie. Może porównując to z konkurencją i mocami, nie wiem, 8-9 kW, to znalazłoby się na rynku urządzenie, które jest mniejsze. Ale powiem Wam szczerze, że w tym szaleństwie jest metoda, ponieważ
miałem do czynienia w realnym życiu z tymi urządzeniami i powiem wam tyle. Dlatego, że to urządzenie wygląda tak, dlatego, że to urządzenie jest trochę urządzeniem większym, ma większy wentylator, to nie znaczy, że ono będzie ryczeć jak straszny smog, tylko znaczy tylko tyle, że ten wentylator, który jest tutaj zlokalizowany, przez to, że jest duży, może się kręcić wolniej, ma specjalną konstrukcję, o której za chwilę, i generuje mniejszy hałas. Fajnie, że naprawdę dla mocy nawet nominalnej 16 kW nie mamy tutaj smoka, nie mamy tutaj takiej wieży, która jest dwuwentylatorowa, tylko wszystko zamknięte jest w stosunkowo zgrabnej i smukłej obudowie. Oczywiście bebechy w środku się różnią, troszeczkę różni się wymiennik i tak dalej, ale wszystko to dostosowane jest do mocy. Jeżeli chodzi o monobloka i splita, to już wam powiedziałem mniej więcej, jak to wygląda. Warto jeszcze wspomnieć, że te urządzenia występują zarówno w zasilaniu jednofazowym, jak i o zasilaniu trzyfazowym, i można powiedzieć, że to wszystkie urządzenia do mocy 12 kW są o zasilaniu tylko i wyłącznie jednofazowym, a od 12 kW mamy do wyboru albo jednofazowe, albo trzyfazowe. Warto wspomnieć o tym, że producent tutaj zadbał o to, żeby dane, które są podane, nie były szczapki, tylko wszystkie dane, które są podane przez producenta, czyli Rotenso, są przebadane przez Eurovent, a nie są napisane przez jakiegoś cięcika na kolanie i mają odniesienie w realnym życiu. I dlatego możemy się tutaj pochwalić stopem dla jednostki bodajże 8 kW na poziomie 5,2, czyli tym sezonowym współczynnikiem efektywności energetycznej. Jest to bardzo dobrze. Można powiedzieć jeszcze, że te wszystkie urządzenia, które, z którymi mamy do czynienia z marki Rotenso, czyli Aquami, zarówno w splicie, jak i w monobloku, legitymują się klasą efektywności energetycznej A z trzema plusami, czyli klasą podwyższoną, i kwalifikują się na wyższą dotację z programu Czyste Powietrze. I ostatni punkt, na który chciałem zwrócić uwagę, ale to podejdziemy sobie do urządzenia, do tabliczki znamionowej, jest czynnik, jakim jest zasilane to urządzenie, mianowicie jest to czynnik R32. Jest go tutaj 1840 gram. Jest to najbardziej pożądany chyba na chwilę obecną, oprócz propanu, czynnik chłodniczy. I drugie co, tego czynnika jest na tyle mało i ma na tyle mały współczynnik GWP, że nie trzeba tego urządzenia na dzień dzisiejszy rejestrować w centralnym rejestrze operatorów, więc jeżeli kupicie sobie takie urządzenie, jesteście użytkownikiem końcowym, to nic was tak naprawdę tutaj nie interesuje. Jest tego czynnika mało, jest ten czynnik ekologiczny, ale jest go na tyle dużo, że bez dodawania czynnika chłodniczego spokojnie robicie instalację o długości około 15 metrów, a jak widzicie, w tym miejscu, w którym się znajduje, trochę tej instalacji jest. Jest tutaj około 12 metrów instalacji i nie będziemy musieli dopakowywać dodatkowej ilości czynnika, więc fajnie. I drugie co, producent zrobił tak to urządzenie, że spokojnie możemy wykonać tej instalację o przewyższeniu, nie pamiętam ile, 10 chyba 15 metrów i od całkowitej długości do 30 metrów. I powiem tak, w swoim życiu, w życiu instalatora, nie wykonywaliśmy tak długiej instalacji, więc jest to pompa i Rotenso Aquami, jest to pompa jak najbardziej życiowa i przygotowana do życia, i bez problemu myślę, że każdy domek, który chcemy na tym sprzęcie zrobić, i to niezależnie, czy to będzie nowy domek, czy to będzie stary domek, bez problemu jest w stanie do wykonania. Dobra, ściągam teraz obudowę i ściągam tą część sprężarkową i poopowiadam wam trochę, co tutaj w trzewiach tego urządzenia siedzi. Opowiem wam, co was atakuje po ściągnięciu osłony sprężarki. Atakuje was taka informacja mówiąca o tym, że podczas uruchomienia, przed uruchomieniem tak naprawdę, trzeba usunąć stąd, z komory sprężarki, taką blokadę transportową, która zapobiega temu, żeby ta sprężarka, która jest elementem dość ciężkim, stanowiącym główną masę tego urządzenia, jakim jest agregat zewnętrzny, żeby nie odleciała, żeby nie pozrywało tych gum antywibracyjnych i w ogóle i w szczególe, więc te cztery śrubki należy odkręcić przed pierwszym uruchomieniem i przed normalnym funkcjonowaniem urządzenia. Dobra, opanujemy sobie to.
tą osłonkę teraz i troszeczkę Wam o tym popowiadam. Może o tej osłonce najpierw, że jest to osłonka zarówno termiczna, pełniąca funkcję zapewnienia izolacji termicznej, jak i izolacji akustycznej. Jest to taka włóknina, żubranko, Karolo zwańcze, które ma tutaj, jest tutaj gumowane. Z tej strony mamy taki głęboko, że tak powiem, tłoczony filc. I tutaj mamy jeszcze dodatkowo na samej sprężarce drugi raz to samo powtórzone, żeby dodatkowo wytłumić tą sprężarkę. Jeżeli chodzi o samą sprężarkę, samo tutaj serce pompy ciepła, jest to sprężarka marki Mitsubishi, czyli mamy tu trzy diamenty, więc bogato. Jest to sprężarka dwurotacyjna, jest to sprężarka o szerokim naprawdę paśmie częstotliwości, może się nisko modulować i może się wysoko wykręcać, więc naprawdę na plus. Mam tutaj dodatkowe grzałkę tacy sprężarki. Grzałka tacy sprężarki po co tutaj jest? Po to, że nawet jeżeli mamy skrajne temperatury, -20, -25 stopni, mamy jakiś przestój pompy ciepła, mogłaby się wystudzić na sprężarkę, wystudzić się olej, to ten olej jest cały czas utrzymywany w odpowiedniej temperaturze po to, żeby przedłużyć żywotność tej sprężary i po to, żeby ten olej nie został wypluty przez tłoczenie sprężarki razem z czynnikiem. Dodatkowo mamy też grzałkę tacy ociekowej. Nie jest to rozwiązanie, które jest w każdej pompie. Jest to rozwiązanie po to zastosowane, żeby swobodnie nie było żadnego śniegu, żadnego lodu. Podczas rozmrażania leci nam tu woda, mogłaby ona zamarzać w tacy, a tak jeżeli mamy użytą grzałkę tacy ociekowej, to na pewno ona spłynie, więc za to też duży plus. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że jeżeli odkręcimy sobie tą obudowę transportową, ten uchwyt transportowy, to mamy podwójne tłumienie sprężarki. Zarówno na trzech czy tam na czterech gumach jest ona przytwierdzona tutaj i to jest standardowe rozwiązanie, ale dodatkowo jeszcze mamy taką specjalną płytę montażową, żeby jeszcze dodatkowo wytłumić drgania tej sprężarki za pomocą jeszcze dodatkowych gum. I co Wam mogę powiedzieć? Na serio jest to rozwiązanie bardzo dobre i ono naprawdę na bogato tłumi drgania wszystkie, które są generowane przez urządzenie i mogę powiedzieć, że życiowo sprawdzając to choćby na sobie, mogę powiedzieć, że jest dobrze, ta sprężarka nie warczy i nie wydobywają nam się jakieś dodatkowe hałasy tutaj. A jak to wygląda dokładnie w tej lokalizacji i przy mocy 16 kW, to na pewno Wam będziemy pokazywać w dalszych filmikach mówiących na temat tej pompy ciepła i tej konkretnej instalacji. Wracając do urządzenia, co Wam jeszcze można powiedzieć tutaj wokół sprężarkowo, że mamy tutaj dodatkowy zawór, który dotryskuje nam pary mokre czynnika. Po co to jest? Co to jest za rozwiązanie? Po to, żeby był szerszy zakres pracy tej sprężarki, po to, żeby zabezpieczyć temperaturę tłoczenia, końca tłoczenia sprężarki i po to, żeby ta sprężara i to urządzenie mogło pracować nawet przy skrajnych mrozach -25 stopni i generować z siebie jeszcze wysokie temperatury. Dodatkowo idąc tak troszeczkę wyżej albo wyżej i bardziej w bok, to na co zwracaliśmy uwagę z Krzyśkiem, czyli wentylator o bionicznym kształcie, jest to bardzo istotne, bo jest on naprawdę fajnie tutaj wymodelowany, jest on naprawdę duży, a wszystko to składa się na to, że jest po prostu cichy. Jak cichy, to zobaczycie na koniec. Idąc bardziej do góry, warto jeszcze podkreślić to, że mamy tutaj płytę sterującą, która jest wspólna dla kilku jednostek. Jest to fajne rozwiązanie, bo mamy taką unifikację tak, tych jednostek i producent potem nie musi na stanie trzymać wielu płyt, tylko jeżeli zepsuje się urządzenie, na przykład taka płyta, która jest od 12, 14, 16, to bez problemu zastępujemy to jedną płytą i nie ma tutaj najmniejszego problemu. Mamy tu oczywiście jak dla każdej pompy powietrze, woda, mamy tutaj zainstalowany zawór czterodrogowy. Zawór czterodrogowy, bez którego żadna pompa ciepła, tak naprawdę powietrze, woda nie byłaby w stanie działać, ale nie należy zapomnieć o tym, że bierze on udział przy rozmrażaniu tej jednostki, czyli jeżeli mamy na wymienniku nagromadzony lód, to on wtedy obraca obiegi czynnika i wtedy ciepło wędruje sobie na zewnątrz, rozmraża ten wymiennik.
zmiennik, ale drugą fajną funkcją, jeżeli chcecie na jednym agregacie zbudować system zarówno grzejący, jak i chłodzący, to bez problemu przy użyciu tego urządzenia i wszystkich urządzeń z gamy Rotenso Aquami jesteście to w stanie zrobić. No i już naprawdę ostatnia rzecz, która tutaj jest w tym urządzeniu. Jak widzicie, mamy tu do czynienia z urządzeniem, nie oszukałem wam, z 16 kW o zasilaniu trzyfazowym L1, L2, L3 i NK, tak? I jeżeli chodzi o komunikację, jest ona realizowana przez dwa kable ekranowane, tak? Za pomocą komunikacji przez P i Q. Myślę, że dość tego ględzenia. Teraz należy przenieść się do środka i poopowiadać trochę o budowie i funkcjonalności jednostki wewnętrznej, czyli hydroboxu. Pierwsze, na co chciałem zwrócić uwagę, to smukłość jednostki wewnętrznej Rotenso Aquami. Jest ona dokładnie taka sama dla wszystkich mocy, od 6 kW do 16 kW. Czemu mówię, że smukła? Bo żeby was nie wcyganić, biorąc metra do łapy, mamy tutaj tylko 79 cm wysokości na 41-42 cm szerokości i tylko 28 cm głębokości. Dobra kochani, a teraz po szybkości polecimy sobie od góry do dołu pompy ciepła, żeby przypomnieć wam mniej więcej, co my tutaj mamy i jak kompletne jest to urządzenie. Nie ma co zwlekać, zaczynajmy. Na górze mamy styczniki od grzałek. Grzałki za chwilę wam omówię i powiem, dlaczego są fajne i dlaczego jest ich tyle, a nie inaczej i jak możemy je skonfigurować. Lecąc dalej mamy płytę główną. Jak widzicie, mamy tutaj wyświetloną temperaturę, którą mamy obecnie w centralnym ogrzewaniu. Na dole mamy wszystkie przyłącza. Jest tych przyłączy naprawdę sporo. Widzicie, że mamy dwa obiegi grzewcze, gdzie mamy zawór mieszający, gdzie mamy pompę obiegową. A popatrzcie, ile jeszcze jest tutaj miejsc pustych. Dlatego powiedziałem na początku, że ta pompa jest pompą, która jest pompą kompletną, w której możemy naprawdę dużo w standardzie podłączyć. Nie potrzebujemy żadnych płyt rozszerzeń. A jeżeli dołożymy jakąś płytę rozszerzeń, czy urządzenie rozszerzające, na przykład o kontrolę do 8 termostatów, no to zyskujemy już w ogóle niezłe kombo. Ale do rzeczy, płyta, pod którą jesteśmy w stanie naprawdę dużo podłączyć. Tutaj widzimy zasilanie, tak, mamy to urządzenie trzyfazowe. Możemy tutaj rozdzielić po prostu mocy grzałek, każdą grzałkę rozdzielić sobie na osobną fazę i nie obciążamy tak sieci. I w prawym górnym rogu mam zabezpieczenie termiczne też od grzałek, które pokażę wam za chwilę, gdzie ono sobie idzie. Fajne jest to, że konstrukcja tego urządzenia jest zrobiona w ten sposób, że ta przednia część elektryczna jest umiejscowiona z przodu, jest umiejscowiona na zawiasach, które widzimy z tej strony i odkręcając dwie czy tam trzy śrubki po prawej stronie, jesteśmy w stanie szybko odchylić tą część elektryczną i dostać się do elementów hydraulicznych. Urządzenie mamy już otwarte i polecimy sobie jak zwykle od góry i powiem wam, co tutaj mamy i z czym po Karolowemu to się je. I zaczniemy sobie od tego elementu, czyli odpowietrznika. Jest to odpowietrznik mosiężny i powiem wam tyle, że ten odpowietrznik jest dość fajny. Jest on zlokalizowany na tubie z grzałkami. A dlaczego jest fajny? Ponieważ po pierwsze jest zrobiony cały z mosiądzu. Po drugie jest to odpowietrznik taki, który jeżeli odkręcimy plastikową kapkę, żeby wypuszczać powietrze, on nam nie cieknie, więc wielki plus za to. Spełnia swoją funkcję, spełnia swoją rolę i nie cieknie. Czegoż chcieć więcej od odpowietrznika. Idąc niżej, napotkamy te termiki od grzałek, które pokazywałem wam wcześniej, czyli takie czujki powsadzane, czy temperatura grzałek nie jest zbyt wysoka, bo na przykład nie mamy wody, albo grzałki są tylko częściowo zanurzone i żeby nam się to wszystko tutaj nie przegrzało i nie popaliło. Jeżeli chodzi o same grzałki, jest to dość ciekawe rozwiązanie. Mamy tutaj bardzo dużo kabli, jak widzicie, od dołu, od styczników i tak naprawdę mamy tutaj dużo grzałek. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, bo możemy podzielić to na poszczególne fazy, wtedy obciążenie na poszczególną fazę to jest tylko 3 kW, ale możemy to nawet jeszcze dowolnie modulować. Dlaczego? Ponieważ jest to tak zrobione, że mamy tutaj 3 razy grzałkę 2 kW i 3 razy grzałkę 1 kW. Fajnie, że mamy 9 kg nawet w małych pompach. Dlaczego? Ponieważ taką pompę ciepła jesteśmy w stanie dobrać wtedy fajnie.
jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na moc cieplną, moc grzewczą budynku, nawet jeżeli termomodernizacja budynku będzie dopiero robiona za kilka lat. Ja zwykłem tak dobierać pompy ciepła, że są one w punkty dobrane, to znaczy na sprężarce ciągniemy do minus 10, minus 12, maksymalnie minus 13, w zależności dla jakiej strefy klimatycznej Polski, tak? Czy mamy dom w Zakopanem, czy dom będziemy mieli bardziej w centralnej Polsce. Nie należy dobierać na pewno pomp ciepła tak, żeby z samej sprężarki pompa nam generowała ciepło nawet przy minus 20 czy przy minus 25 stopni, bo jest to mniej ekonomiczne niż dorzucić grzałki, które załączają nam się od minus 13 czy tam od minus 12 stopni. Sumarycznie pompa ciepła taka przewymiarowana zużyje nam więcej energii, ponieważ tych dni w roku, kiedy mamy te minus 12, minus 15, minus 20, mamy naprawdę mało. To są czasy nieraz liczone w tygodniach albo nawet liczone w dniach, a w tych skrajnie niskich temperatur to mówimy nawet o godzinach w ciągu roku, więc nie ma co na to się zbroić, a po prostu tej energii elektrycznej zużywamy więcej, jeżeli dobierzemy pompę ciepła o za dużej sprężarce. Cała mądrość Karolowa poszła się. No. Co tutaj jeszcze mamy od boku? Lecąc tutaj mamy flow switch. Jest to taki czujnik, który wykrywa nam minimalny przepływ. Jeżeli przepływ jest poniżej wartości, jeżeli dobrze kojarzę, 0,6 m sześciennego na godzinę, zabezpiecza nam pompę ciepła przed uszkodzeniem. Zabezpiecza nam głównie wymiennik, który mamy zlokalizowany w tej części pod tą białą blachą. Fajny wymiennik, wymiennik marki Alfa Laval. Jest to bardzo duży wymiennik, ale po co nam ten bardzo duży wymiennik? Po to, żeby jak najwięcej ciepła z gorącego gazu oddać do wody. Istotną informacją, jeżeli chodzi o ten wymiennik ciepła, jego wielkość jest to, że daje on też nam możliwość tego, żeby pompa ciepła, jej sprężarka i w ogóle wszystkie podzespoły pracowały naprawdę na wysokich parametrach. Co to oznacza? Jeżeli nawet macie grzejniki, możecie taką pompę ciepła bez problemu wykorzystać, ponieważ w większości przypadków pogodowych w naszej strefie klimatycznej, w jakiej znajduje się Polska, ta pompa jest w stanie wydusić z siebie 65 stopni, a przy temperaturze minus 15 stopni możemy dostarczyć spokojnie nawet 60 stopni do układu centralnego ogrzewania, czyli naprawdę sporo i grzejniki i ta pompa z grzejnikami jak najbardziej sobie poradzi. Idąc niżej, lecimy sobie rurą, napotkamy pompkę ciepła Vilo. Jest to pompka ciepła o możliwości podnoszenia bodajże do 9 metrów. Fajne jest to, że jest to pompa elektroniczna, pompa regulowana przez nasz układ od pompy ciepła i ma ona moc od 4 W bodajże do nawet 90 W, więc jest mocną pompą, która jest w stanie zmodulować swoją wydajność w zależności od zapotrzebowania instalacji. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy tutaj jeszcze manometr, dzięki któremu jesteśmy w stanie podejrzeć, jakie aktualnie mamy ciśnienie w instalacji, oraz zawór bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa też jest wykonany z metalu. Zawór bezpieczeństwa, który jest zaworem 3-barowym, tak? Mamy tutaj wyprowadzenie przez tacę z kropli i ta taca z kropli, która tutaj jest, też ma swoją funkcję, ponieważ to urządzenie może nam chłodzić. Dwa elementy, o których Karol Wam nie powiedział, to szare ustrojstwo, które jest w tle, czyli naczynie przeponowe na cele CO o pojemności 8 litrów. Po co nam takie naczynie? Fajnie, że ono tutaj jest, bo dzięki temu ta pompa ciepła jest bardziej kompleksowa i dzięki temu nie musimy dokładać w większości przypadków, czyli nowych budynków z podłogówką oraz grzejników, w których mamy małą pojemność wodną, nie musimy dokładać po prostu zewnętrznego naczynia przeponowego. A po co nam takie naczynie? Ponieważ woda wraz ze wzrostem czy ze spadkiem temperatury zmienia swoją objętość, a nam zależy, żeby na tym budziku cały czas było jednakowe ciśnienie i w całym układzie CO, żeby cały czas było jedno ciśnienie. Drugim elementem, jak popatrzymy na całość tego urządzenia, nie znajdziemy tutaj mamy wlot przez pompę obiegową i nie mamy filtra. I producent dostarczał ten filtr w takiej wersji zewnętrznej w kształcie litery Y. Fajnie, bo ten filtr jest duży. Fajnie, bo ten filtr ma dużą, taką drobną siateczkę, która dobrze wyłapuje zanieczyszczenia. Ale musicie pamiętać, drodzy instalatorzy, że taki filtr trzeba zamontować, bo inaczej uszkodzicie swoją pompę obiegową i możecie też uszkodzić wymiennik ciepła. A teraz, kochaneczki, lecimy z użytecznymi funkcjami i trybami pracy pompy ciepła Rotenso.
A kłami. I co wam mogę powiedzieć? Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to ten oto sterownik. Sterownik jest fajny, bo sterownik jest wyposażony w czujkę temperatury. Jest to sterownik przewodowy, który możemy przenieść sobie do pomieszczenia i możemy za pomocą niego sterować pracą pompy ciepła, kiedy ma się załączyć, kiedy ma się wyłączyć. Czemu wam o tym mówię? Przecież można by było zastosować zwykły termostat typu on-off. Przewagą tego sterownika jest to, że ma właśnie termistor, czyli pompa ciepła jest w stanie modulować się w zależności od wskazań tego termometru, który jest w środku zlokalizowany. Jeżeli dochodzi do zadań temperatury, jest w stanie zmodulować sprężarkę. Jeżeli przegrzeje pomieszczenie, też wie, o ile stopni przegrzała pomieszczenie. Jeżeli chodzi o długość kabla maksymalną, którą możemy tutaj zastosować, to jest do 20 metrów, czyli bez problemu w większości aplikacji nam to wystarczy. I drugim elementem, który warto o nim wspomnieć, jest to, o czym już wam wcześniej mówiłem, czyli mamy możliwość dorzucenia do tej pompy ciepła Rotenso Aquami, taki moduł rozszerzeń obsługujący nawet do 8 stref grzewczych, do 8 termostatów. Co to nam daje? Że możemy dowolnie wtedy kształtować sobie temperaturę pomieszczeń i pompa ciepła nie wyłączy nam się, dopóki ostatnie pomieszczenie nie zostanie nagrzane. Kolejną ciekawą funkcją, myślę, że godną uwagi, jest obsługa pompki do cyrkulacji. Normalne jest, że praktycznie każda pompa dostępna na rynku obsługuje nam jakąś dodatkową pompę, ale pompę, która wspomaga na przykład grzejniki lub która wspomaga na przykład podłogówkę. Tutaj w standardzie mamy wbudowaną obsługę pompki od cyrkulacji i nie będziemy musieli już korzystać z tej oto wtyczuszki, tylko podpinamy taką pompkę bezpośrednio do płyty głównej, którą mamy tutaj w środku, do odpowiedniego złącza i jesteśmy w stanie zaprogramować nawet do 12 akcji załączeń, wyłączeń na dobę. Kolejną fajną funkcją, którą mamy wbudowaną w pompę, jest współpraca z fotowoltaiką. Oczywiście musicie mieć odpowiedni falownik do fotowoltaiki, który umożliwia taką współpracę, ale jeżeli go już macie, to wpinacie się w złącze ESG i całość gra i buczy. Następną funkcją, o której warto wspomnieć, kiedy na przykład szykujecie się na randkę albo przyjechało do was więcej osób, macie wyziębiony zasobnik, jest szybkie ogrzewanie CWU. Pompa ciepła wtedy wkręca sprężarkę na maksymalne obroty i dodatkowo włącza grzałki wbudowane w wewnętrzny moduł hydrauliczny. Następną funkcją, o której warto wspomnieć, jest sterowanie dwoma obiegami w standardzie, czyli pompa ciepła jest w stanie wysterować pompą obiegową od obiegu grzejnikowego i ustawić odpowiednio krzywą grzewczą oraz dodatkowo wysterować pompą obiegową od podłogówki i mieszaczem. Kolejną istotną funkcją jest dezynfekcja CWU, czyli tak zwana legionella. Pompa ciepła, możemy ustawić jej harmonogram, o której godzinie ma się nam włączyć, na ile czasu, do jakiej temperatury dobić, po to, żeby wybić legionellę. Kolejnym ważnym aspektem jest uruchomienie trybu cichego. Powiem szczerze, w tej pompie ciepła raczej to nie będzie potrzebne, ale mamy taką funkcję, jeżeli jednak sąsiad by przyszedł i powiedział: ej, człowieku, ta pompa ciepła jest za głośna. Myślę, że tutaj to nie wystąpi. Ostatnią funkcją, o której warto powiedzieć, jest funkcja osuszania podłogi. Czyli to jest taki specjalny program, który pozwala nam stopniowo podnosić temperaturę po to, żeby usunąć wilgoć z podłogi. A teraz chciałem wam poopowiadać co nieco o sterowaniu tą pompą ciepła. Możemy nią oczywiście sterować za pomocą tego sterownika przewodowego, który mamy wbudowany w pompę ciepła, który możemy sobie zamontować w salonie, jak już wam wcześniej powiedziałem. Ale fajną funkcją tego sterownika jest to, że ma on wewnątrz już wbudowany moduł Wi-Fi, którego dodatkowo nie musimy dokupywać, tylko mamy go po prostu w standardzie. A jakie są jego możliwości? Po pierwsze, możemy sprawdzić stan pracy pompy ciepła i tryb, w jakim działa. Drugie co, możemy ustalić temperaturę i tryb pracy. Łatwo też włączyć funkcję trybu cichego, urlopu czy też eko. Ustawić harmonogram, który jest tutaj osobno dla pracy pompy cyrkulacyjnej, co wam już wcześniej wspominałem. Możemy też włączyć drugą strefę kontroli temperatury, czy też monitorować stan systemu. Poznać zużycie energii lub sprawdzić sugestię dotyczącą oszczędności energii podczas korzystania z pompy ciepła. Możemy też ustawić krzywą grzewczą, czy ustawić alarm dźwiękowy. Teraz chciałem wam poopowiadać co nieco, jakie mamy możliwości sterowania za pomocą aplikacji przez wbudowany moduł Wi-Fi, który jest w sterowniku. I na pewno możemy zaprogramować sobie harmonogram dzienny lub tygodniowy. Możemy też poznać sugestię dotyczącą oszczędzania energii lub monitorować zużycie energii. Sprawdzić stan oraz tryb pracy pompy ciepła,
ustawić oczywiście temperaturę i tryb pracy, łatwo przechodzić w tryb cichy, urlop czy eko. Teraz lecimy sobie z podsumowaniem tego pięknego odcinka Ortenso Aquami i zacznijmy sobie od podsumowania dla klientów, co ten klient zyskuje. Na pewno zyskuje to, że mamy tutaj udzieloną 5-letnią gwarancję przez producenta. Producent zapewnia nam obsługę zarówno serwisową, jak i gwarancyjną, bezpłatne uruchomienie oraz całą sieć serwisową, która jest rozlokowana po całej Polsce. A jeśli chodzi o instalatorów, to co wam mogę powiedzieć? Kupujcie pompy ciepła Rotenso Aquami i kupujcie cały szpej w Thermosilesi, które jest dystrybutorem pomp ciepła właśnie marki Rotenso, i znajdziecie tam nie tylko pompy ciepła, ale znajdziecie też tam zbiorniki emaliowane, zbiorniki nierdzewne, zarówno tylko do pomp ciepła, czyli odpowiedniej powierzchni wymiany wężownicy, jak i do pomp ciepła z instalacją, podpiętą instalacją solarną. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi rzeczami jak bufory, jakieś przewody, miedziane podstawy i tak dalej, to wszystko tam u nich znajdziecie. No i co? I z tego miejsca można zakończyć, myślę, że to kompendium wiedzy na temat pomp ciepła Rotenso. Z tego miejsca, z bazy, na pewno będzie jeszcze wiele odcinków na temat właśnie tej pompy ciepła. Jak ona się zachowuje w różnych warunkach pogodowych i przyrodowych, więc subskrybujcie kanał. Dajcie łapkę w górę, bo Karol się tutaj mocno naprodukował. Napiszcie w komentarzu: Karol kocha najbardziej na świecie wszystkich swoich pracowników. Tak właśnie mi powiedział Adrian, że tak mam powiedzieć. I do zobaczenia następnym razem. Adrian, to było od serca. Cześć.